Szef Mark Zuckerberg. Siadam, przepraszam. Jest jasne, że nie dopilnowaliśmy wszystkiego. To był błąd. Jest mi przykro z tego powodu. Przepraszam za to. Szef Facebooka mówi też, że w czasie wyborów w USA portal nie był przygotowany na ogromną akcję kontrolowania fałszywych informacji. Byliśmy zbyt powolni, by zidentyfikować rosyjskie wpływy w czasie kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. Mark Zuckerberg, odpowiadając na apel europosłów, zapewniał, że w kolejnych wyborach, zwłaszcza tych do Parlamentu Europejskiego w przyszłym roku, ochrona danych będzie zapewniona. Beata Połęcka, Polskie Radio, Bruksela. I wracamy do kraju. Na koniec czas na prognozę pogody. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Tylko na południu i wschodzie możliwe jeszcze zanikające przelotne opady deszczu i burze. Nad ranem lokalnie na północy i południu mgła. Temperatura od 6 stopni na Pomorzu Wschodnim i Warmii do 14 na południu kraju. Wiatr słaby, ale w czasie burz porywisty. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 5 minut po północy. Powtórka programu. Północ. Południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. A przed mikrofonem Łukasz Kowalewski. Kłaniam się i zapraszam na wieczorne wydanie magazynu Północ Południa. W programie m.in. rząd zapowiada budowę 22 mostów w kilka lat. Będzie to największy program budowy mostów w Rzeczpospolitej. Zatrzymania i przesłuchania pseudokibiców po meczu Lech Poznań - Legia Warszawa. Będzie mając koszulkę na twarz, czy też zakrywając część towarzyszeniem, podejmował osoby, które nie będą w udzieleniu identyfikacji. Podróżnik Marek Kamiński chce przejechać Eurazję samochodem elektrycznym. Chciałem pokazać, że technologia nie musi być przeciwko naturze. Polskie Radio 24. Północ, południe. Prawie 2,5 miliarda złotych, 9 województw i 22 mosty w kilka lat. To zapowiedź rządowego programu Mosty Plus. No, o szczegółach reporterka Polskiego Radia 24 Ewa Basążnik. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że przez najbliższych kilka lat brzegi polskich rzek połączą 22 nowe mosty. Mają powstać w 9 województwach, m.in. na Wiśle, Odrze, Bugu, Narwi i Pilicy. Wszystko po to, aby Polska rozwijała się dynamicznie i równomiernie. Właściwie w porównaniu do ostatnich kilkudziesięciu lat będzie to największy program budowy mostów w Rzeczpospolitej. Tak ważny dla ludzi, tak ważny dla solidarności, dla spójności społecznej. My kładziemy na to ogromny nacisk, żeby rozwój był jak najbardziej zrównoważony. A to właśnie te tereny poza wielkimi aglomeracjami najbardziej potrzebują odpowiedniego skomunikowania. Potrzebują też pieniędzy i to nie na rok, a na kilka lat, kiedy trwa poważna inwestycja, jaką jest budowa przeprawy. Na żadnym etapie tego przedsięwzięcia nie zostawimy samorządów bez pomocy, zapowiada minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Będziemy zarówno finansowali przygotowanie dokumentacji, jak i samą inwestycję, jak i samą budowę nowych przepraw mostowych. Realizacja tego programu jest ściśle związana z realizacją naszej strategii rządowej, strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Dbamy o zrównoważony rozwój całego kraju, dbamy o spójność terytorialną, również o tę spójność terytorialną, lokalną, czyli tak, żeby rzeki nie dzieliły, a żebyśmy dzięki infrastrukturze łączyli. Partnerami w realizacji tego programu będą samorządy. To samorządy będą realizowały te inwestycje. Będą one realizowane na drogach gminnych, powiatowych czy wojewódzkich, czyli tam, gdzie samorząd ma swoją rolę. Pieniądze na inwestycje będą pochodziły z Funduszu Dróg Samorządowych, podsumowuje minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Fundusz ten będzie pozwalał na podpisanie umów na realizację przedsięwzięć nie tylko w zakresie realizacji inwestycji mostowych, ale również drogowych, na drogach samorządowych w cyklu dłużej niż rocznym. Dzisiaj pan minister Jerzy Kwieciński wraz z ministerstwem uruchamia środki na wykonanie dokumentacji technicznej, zaś wykonawstwo już będzie finansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych. Koszt inwestycji to 2 miliardy 300 milionów złotych. Ewa Posążnik, Polskie Radio 24. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Rząd
na dzisiejszym posiedzeniu nie podjął decyzji w sprawie budowy ogrodzenia wzdłuż wschodniej granicy Polski, mającego zabezpieczyć przed migracją dzików z innych państw. Zwierzęta te przenoszą wirusa ASF, dziesiątkującego we wschodniej i centralnej Polsce hodowlę świń. O dalszym losie projektu ustawy dotyczącej budowy zapory członkowie rządu zdecydują w ciągu kilku tygodni, zapewnił dziś premier. O tym, skąd wynikają opóźnienia, reporter Polskiego Radia 24 Michał Walczyk. Ministrowie, którzy spotkają się w tej sprawie w ciągu tygodnia, będą musieli przeanalizować opinie różnych środowisk wskazujące, że budowa płotów wzdłuż wschodniej granicy nie jest konieczna. Mówił o tym premier Mateusz Morawiecki. Zbierzemy zespół złożony z kilku ministrów, ponieważ były głosy, które przemawiały za budową zapory, a były też głosy takie, że ważniejsze są inne działania. Również środowiska rolnicze, środowiska wiejskie wskazują na różne elementy, na konieczność odstrzału dzików, na bioasekurację, ale też niektórzy są zwolennikami budowy tej zapory. Koszt budowy zapory to ponad 230 milionów złotych. Walka z ASF to jeden z postulatów premiera Mateusza Morawieckiego zawarty w grudniowym expose. Specjaliści nie są pewni, czy inwestycja spełni swoją rolę. Do tego ma powstać na terenach, w których występują bagna oraz las, co znacznie utrudni budowę. Ogrodzenie, jak mówi Jan Krzysztof Ardanowski z Komisji Rolnictwa, może też negatywnie oddziaływać na inne zwierzęta. Ta zapora będzie chroniła nie tylko przed dzikami, ale również przecina korytarze migracyjne innych zwierząt. ASF, czyli afrykański pomór świń, to choroba groźna wyłącznie dla zwierząt, ale powoduje ogromne straty finansowe. Tylko w ubiegłym roku na walkę z wirusem rząd wydał 140 milionów złotych, informuje Ministerstwo Rolnictwa. Choroba jest w odwrocie, ale hodowcy wciąż muszą przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, jak izolowanie trzody od kontaktu z innymi zwierzętami, jak koty, psy, a nawet owady, tłumaczy Jan Krzysztof Ardanowski i zastrzega. Jeżeli by choroba się przenosiła dalej na zachód Polski, szczególnie do głównych centrów hodowli w Wielkopolsce i Kujawsko-Pomorskim, no to będzie trzeba wybić wszystkie świnie w Polsce. To będzie strata idąca w dziesiątki miliardów złotych. Zwolennikiem budowy płotów wzdłuż wschodniej granicy przy obwodzie kaliningradzkim, Litwie, Białorusi i Ukrainie jest minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel. Niedawno poinformował, że o opinię w tej sprawie Polska ma zwrócić się do Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności. Na razie zostały przygotowane dokumenty ze strony polskiej i EFSA wyda opinię, ekspertyzę i wtedy będziemy to analizowali. Myślę, że w lipcu, sierpniu powinna być. W tegorocznym budżecie państwa na budowę ponad 1200-kilometrowego ogrodzenia przewidziano ponad 80 milionów złotych. Ma powstać w ciągu 4 lat. Podobne decyzje rozważają inne państwa Unii Europejskiej, jak Dania czy Niemcy. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. A na konferencji po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki zapowiedział też, że w najbliższych miesiącach zostanie przebudowany system orzecznictwa o niepełnosprawności. Jak zapewnił, rząd czuje potrzebę wspierania najsłabszych. Wydana pomoc dla osób niepełnosprawnych podkreślił, że za kadencji Prawa i Sprawiedliwości na ten cel przeznaczono ponad 3 miliardy złotych więcej niż w czasach gabinetu PO-PSL. Mateusz Morawiecki mówił, że ten wzrost przekłada się także na średnie budżety rodzin z osobami niepełnosprawnymi. Porównam to na przykładzie budżetu danej rodziny, która ma również osoby niepełnosprawne. Otóż wcześniej średnio, to było 3 lata temu, w czasach naszych poprzedników około 2000 zł netto. Dzisiaj to jest około 3000 zł netto. A w Sejmie trwa protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Premier przypomniał, że jeden z postulatów, czyli podwyższenie renty socjalnej do blisko 1030 zł brutto, został spełniony. Jak tłumaczył, rząd chce też wyjść naprzeciw drugiemu postulatowi protestujących, czyli dodatku rehabilitacyjnego w wysokości 500 zł. Według szefa rządu wsparcie powinno dotyczyć nie tylko jednej z grup niepełnosprawnych. Dodatek rehabilitacyjny, który ze względu na to, co zresztą też te osoby protestujące podkreślają same w wywiadach, że to są realne koszty do poniesienia na pieruchomajtki, cewniki, gorsety, różnego rodzaju protezy, ortezy czy wózki inwalidzkie i 130 innych artykułów medycznych. My udostępniliśmy właśnie te artykuły na potrzeby wszystkich osób niepełnosprawnych, nie tylko tej grupy, która protestuje. Premier mówił też, że działania na rzecz niepełnosprawnych muszą dotyczyć, jak się wyraził, zreformowanego orzecznictwa. I dlatego pani minister Rafalska, pani prezes ZUS, Gertruda Osińska ze wsparciem ministra zdrowia pracują nad tym systemem i mogę zobowiązać się, że w ciągu najbliższych kilku miesięcy ten system przebudujemy po to, żeby jeszcze lepiej móc odpowiedzieć na potrzeby tych osób najbardziej pokrzywdzonych. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Poznańska prokuratura okręgowa
zatrzymane w związku z burdami na stadionie Lecha Poznań w niedzielę. Podczas meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa część kibiców gospodarzy wyłamała bariery odgradzające trybuny od murawy i wtargnęła na boisko, przez co mecz został przerwany i zakończony przez czasem. Ranny został funkcjonariusz policji. Prokuratura kolejnym przesłuchała już stadion, wspomniał pan człowiek, to jest bardzo dobry człowiek, jest bardzo dobry. To ten wygrał zagrożenia w tej dyskusji. Zachwyt nad grą człowieka, który chciałby pozostawić na kiedy indziej, zwłaszcza gdy rozmawiamy o wielkości upadku człowieka, gdy rozmawiamy o nauce, rozmawiamy o tym, jak wyjść z różnego rodzaju uzależnień, niepowodzeń, upadków, jak pozbierać jakie dużo człowiek miał wcześniej życzenie zakaz stadionu. Rozsypuje się jego sens, czy też tracimy nadzieję. Wówczas też zatrzymujemy się i uchylamy się z przeogromnej pokorze, która jest pokorą smutku zawodowych Dorotowiczaków nad jakim upadkiem to jest, nie można w tym wszystkim zapomnieć w pokorze, jak wielkim jest człowiek, jak został zdolny do zgrzytania, jak czyni sobie siebie podporządkowaną, jak ukształtował swoją naturę, swoje zdolności, by sięgnąć tego, czego dziś się nazywa. Zapraszam Państwa do takiego starcia. Postuluje zmiany w prawie, by efektywniej walczyć z przestępstwami stadionowymi. Rada została zwołana w tej chwili przez ministra Jakuba Kamińskiego po burdach w sądzie polskich podczas niedzielnego meczu Lecha Poznań z Legią Warszawa. O szczegółach już teraz Karol Surówka. Zapraszaj. ZTN i przedstawiciele służb mundurowych. Uczestnicy ustalili, że konieczna jest większa współpraca między klubami a policją w trakcie meczu. Według Rady potrzebne są też zmiany w prawie, które dadzą większe narzędzie do walki z pseudokibicami. Konkretne propozycje ma przygotować specjalny zespół roboczy, który pracę rozpocznie jutro. Przedstawiciele służb przedstawiły też sprawozdania z zabezpieczenia niedzielnego meczu Lecha z Legią. Reakcję policji oceniono jako prawidłową. Policja zatrzymała dotąd 13 uczestników burcy na stadionie Lecha Poznań. Niebawem ma dojść do kolejnych zatrzymań. Karol Surówka, Polskie Radio. Tymczasem na Śląsku 15 pseudokibiców podejrzanych o zorganizowanych grupach przestępczych zostało tymczasowo aresztowanych. Podczas czterech postępowała środowiska wygrawcze w postaci porozumienia majątkowego, zakazu opuszczenia kraju i dozoru policyjnego. 9.3 oświadczona na rzecz sądu. W naszej rodzinie mam 536 na słuchacze spoza granicy 48. Ten ksiądz został dorzucony 7 podejrzanych. Poza tym w tej sprawie są jeszcze postawione zarzuty dotyczące przybicia dwóch innych pokrzywdzonych, a w jednym przypadku jeden z podejrzanych słyszał zarzut usiłowania zabójstwa, dlatego że jego sposób zachowania, który został w trakcie śledztwa ustalony, pozwala stwierdzić, że swoim zamiarem wykraczał poza pobicie i chciał pozbawić życia tego pokrzywdzonego. Wczoraj na polecenie prokuratury krajowej zatrzymano na Śląsku 28 osób podejrzanych o udział w zorganizowanych grupach przestępczych. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia. To trzeba karać, gdzie są przestępcami. Senat ma opiekę nad Polonią i Polakami za granicą. No obecnie podpisywane są ostatnie umowy z organizatorami, gdyż oferty zostały wybrane do realizacji. Dziś dowiedzieliśmy się, na co konkretnie i do kogo trafią te pieniądze. O szczegółach reporter Polskiego Radia 24 Michał Fabisiak. Najwięcej pieniędzy z zadaniami środowisk polonijnych przeznaczono na edukację. O konkretnych sumach z podziałem na dziedziny opowiada szef Kancelarii Senatu Jakub Kowalski. 33 miliony złotych to była edukacja, 17 milionów złotych kultura i promocja Polski, 17 milionów złotych wzmacnianie pozycji środowisk polskich, 11,5 miliona złotych media polonijne, pomoc charytatywna i socjalna 4,5 miliona. Łącznie do Kancelarii Senatu napłynęło 721 wniosków, z których 269 zakwalifikowano do realizacji. Trzech oferentów wycofało się jednak z ubiegania o dotację. Tak duża liczba wniosków to zasługa usprawnionej procedury naboru. Pierwszy raz w tym roku uruchomiliśmy elektroniczny nabór wniosków poprzez generator. Była to odpowiedź na jeden z podstawowych postulatów środowisk polonijnych. Szef Kancelarii
Kancelarii Senatu tłumaczy, do kogo trafiły i jakie konkretnie sumy. Najwyższa dotacja trafiła do Stowarzyszenia Wspólnota Polska, które oczywiście dalej w świat przekazuje te środki. Drugim podmiotem jest Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie. Trzecim w kolejności Fundacja Wolność i Demokracja. Jeśli chodzi o Stowarzyszenie Wspólnota Polska, to jest kwota ponad 35 milionów złotych. Fundacja Pomoc Polakom na Wschodzie 32 miliony 830 tysięcy. Fundacja Wolność i Demokracja 8 milionów 544 tysiące. Dalej w kolejności jest Caritas Polska, który dostał nieco ponad 2 miliony złotych. Stowarzyszenie Parafiatek. Pozostałym organizacjom przyznano jeszcze kwoty. Szef Kancelarii Senatu podkreśla, że suma rozdysponowanych środków jest największa w historii. Kiedy w roku 2016 przejmowaliśmy środki z MSZ-u, kiedy wróciły one do Senatu, to dysponowaliśmy kwotą 60 milionów 500 tysięcy. W roku 2017 była to już kwota 75 milionów złotych, natomiast w roku bieżącym dysponowaliśmy kwotą 100 milionów 500 tysięcy złotych, tak więc to jest zauważalny wzrost. W tym roku najszybciej w historii przeprowadzono też nabór i podział środków, dzięki czemu już udało się podpisać ponad 160 umów na realizację. Kancelaria Senatu szacuje, że do końca maja podpisanych zostanie większość z nich. Michał Fabisiak, Polskie Radio 24. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Marek Kamiński, znany polski polarnik i podróżnik, rozpoczyna wyjątkową podróż do Azji. Samochodem elektrycznym przejedzie całą Eurazję, pokonując liczącą 13 tysięcy kilometrów trasę z Polski do Japonii. Projekt No Trace Expedition ma udowodnić, że można pokonywać długie dystanse bez negatywnego wpływu na środowisko, tłumaczy w rozmowie z Polskim Radiem Marek Kamiński. Chciałem pokazać, że technologia nie musi być przeciwko naturze. W dużej mierze tym, co zostaje po naszych podróżach, są śmieci. Po prostu śmieci, które zostawiamy w samolotach, śmieci, które zostają na miejscu, śmieci, które wytwarzamy poruszając się samochodami, samolotami itd. Więc jakby na podróż tym samochodem elektrycznym pokazać, że można się poruszać bez zanieczyszczenia środowiska. Jak zaznacza Marek Kamiński, największym wyzwaniem będzie poładowanie samochodu elektrycznego. Zasięg 250 km, też w zależności od stanu drogi to może być mniej. Potrzebuje prądu, a tego prądu na pewno tam nie będzie w tej postaci stacji, gdzie można szybko ładować. Więc trzeba będzie ładować po drodze, tam gdzie ten prąd będzie dostępny, na stacji benzynowej, w domu, może na stacji kolejowej. Zobaczymy. Na początek Marek Kamiński przejedzie samochodem elektrycznym wokół Tatrza, a następnie wyruszy z Zakopanego nad Bałtyk. Tam rozpocznie swoją podróż przez obwód kaliningradzki, kraje bałtyckie, Rosję, Mongolię, Chiny, Koreę Południową, aż do Japonii. Północ, południe. Program informacyjny Polskiego Radia 24. I przenosimy się za granicę. Unia Europejska jednolita w swoim sprzeciwie wobec cen na stal i aluminium, które zamierzają nałożyć Stany Zjednoczone i przestrzega przed wojną handlową. Takie wnioski płyną po unijnej naradzie w Brukseli. Europa, która jest do 1 czerwca tymczasowo wyłączona z ceł, zabiega o takie wyłączenie na stałe. Minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz powiedziała po spotkaniu, że Unia stara się przekonać Stany Zjednoczone, iż nałożenie ceł będzie miało negatywny wpływ na współpracę transatlantycką. Na pewno tego typu kroki i tego typu podejście do relacji gospodarczych z Unią Europejską nie służy temu, aby budować siłę gospodarczą. Z całą pewnością tego typu pozataryfowe wprowadzenia obciążenia, których nigdy dotychczas nie było, cofają nas raczej do XIX-wiecznych wojen celnych. A tego żadne z państw członkowskich sobie nie życzy. Dialog prowadzony jest bardzo intensywnie i by rzeczywiście nie dopuścić do tego pewnie najgorszego scenariusza. Unia Europejska od dłuższego czasu przekonuje, że nie jest zagrożeniem dla Stanów Zjednoczonych i że nigdy nie stosowała nieuczciwych praktyk w handlu w przeciwieństwie do Chin. Polska minister poinformowała też, że Komisja Europejska dostała zielone światło od państw członkowskich do negocjacji z Waszyngtonem. Unia proponuje Stanom Zjednoczonym pogłębioną współpracę handlową w zamian za bezterminowe wyłączenie z ceł na stal i aluminium. Rosyjska Duma Państwowa przyjęła w trzecim czytaniu ustawę o kontrsankcjach. Deputowani niższej Izby Parlamentu przyznali Radzie Ministrów prawo do sporządzenia katalogu restrykcji, które miałyby być odpowiedzią na zachodnie sankcje nałożone na Rosję. Ograniczenia wobec Federacji Rosyjskiej wprowadziły kraje Unii Europejskiej i Stany Zjednoczone w związku z aneksją Krymu, wojną w Donbasie i ingerowaniem rosyjskich służb w wewnętrzne sprawy innych państw. Z Moskwy Maciej Jastrzębski.
W uzasadnieniu do ustawy o kontrsankcjach rosyjscy deputowani napisali, że celem nowego prawa jest ochrona interesów i bezpieczeństwa Rosji, a także jej suwerenności i wolności obywateli. Kontrsankcje mają być wprowadzone wobec państw, organizacji i osób, które podejmują nieprzyjazne działania wobec Federacji Rosyjskiej. Część niezależnych ekspertów już wcześniej ostrzegała, że kontrsankcje będą miały negatywny wpływ na rosyjską gospodarkę. Zdaniem specjalistów dotychczasowe sankcje wprowadzane przez Zachód nadszarpnęły budżet Rosji i są odczuwalne zarówno dla firm, jak i osób fizycznych. Zachodnie państwa nałożyły sankcje na Federację Rosyjską, nie godząc się z prowadzoną przez Kreml polityką siły, napaściami na kraje sąsiednie i podejmowanymi przez Moskwę próbami zdestabilizowania życia społeczno-politycznego w Unii Europejskiej i Stanach Zjednoczonych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Palestyńczycy chcą, by Międzynarodowy Trybunał Karny wszczął śledztwo w sprawie łamania praw człowieka na zachodnim brzegu Jordanu, w strefie Gazy i w Jerozolimie. Minister Spraw Zagranicznych Autonomii Palestyńskiej, Riyad al-Maliki, uważa, że Międzynarodowy Sąd powinien zająć się izraelską polityką i zbadać ostatnie wydarzenia w Gazie, w trakcie których prawie 100 Palestyńczyków straciło życie podczas protestów przy granicy z Izraelem. Anna Dusińska. Szefowa misji organizacji Lekarze bez Granic Maria Elizabeth Anger podkreśla, że 3000 rannych nadal przebywa pod opieką lekarzy. Demonstracje, które obserwujemy od półtora miesiąca, to próba pokazania światu, że oni nadal istnieją. Jej zdaniem sytuacja w regionie jeszcze nigdy nie była tak tragiczna. Mieszkający tam Arabowie są odcięci od świata i nie mają nadziei na poprawę sytuacji. Kiedy rozmawiamy z pacjentami w naszych klinikach, oni mówią, że mieszkając w Gazie właściwie nie mają wyjścia. Muszą umierać przy płocie oddzielającym ich od Izraela. Woleliby żyć, ale i tak nie mają życia. Do eskalacji protestów w Gazie doszło po przeniesieniu amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy. Do polskiego radia... Eskalacja! ...zagraniczny chce, żeby Międzynarodowy Trybunał Karny odrzucił wniosek Palestyńczyków. Izrael uważa, że jest on nieważny z prawnego punktu widzenia. Grupa około 20 zagranicznych dziennikarzy dotarła dziś do Korei Północnej. Media mają obserwować ceremonię zamknięcia poligonu testów nuklearnych. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom, Korea Północna nie wpuściła na swoje terytorium dziennikarzy mediów południowo-koreańskich. Więcej w relacji Tomasza Sajewicza. Do Korei Północnej zaproszono dziennikarzy Associated Press, CNN, CBS, Russia Today oraz chińskich państwowych mediów. Wizę wydała im północno-koreańska ambasada w Pekinie. Dziennikarze udali się do położonego na wschodnim wybrzeżu Korei Północnej miasta Wonsan na pokładzie czarterowego rejsu Air Korea, który odleciał dziś z pekińskiego lotniska. Pomimo wstępnego zaproszenia udziału w ceremonii zamknięcia poligonu testów jądrowych w NBRZ odmówiono mediom z Korei Południowej. Prawdopodobnie ma to związek z zawieszeniem komunikacji na linii Seul-Pyongyang. Władze Korei Północnej krytycznie zareagowały bowiem na wspólne manewry wojskowe sił Korei Południowej i USA na Półwyspie Koreańskim. Procesu zamykania ośrodka testów nie będą obserwowali międzynarodowi eksperci. Południowo-koreańskie media zwracają zaś uwagę, że w tej sytuacji trudno zweryfikować, czy poligon doświadczalny w rzeczywistości zostanie zniszczony. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Program informacyjny Polskiego Radia 24. Powtórka programu. Dzień dobry, witam Państwa w programie Jakim Prawem. Dziś naszym gościem jest Pani Profesor Pawłowicz. Myślę, że Pani Profesor nie muszę przedstawiać Państwu. Poseł na Sejm, a także członek KRS-u. I o tym KRS-ie, czyli Krajowej Rady Sądownictwa, chciałem porozmawiać z Panią po zmianach. Mieliśmy tutaj w studio rzecznika Pana Żurka, mieliśmy nowego rzecznika Pana Mitele, a teraz chciałem się Pani zapytać, jak to wygląda z punktu widzenia posłów, którzy się nie zmienili. Co się zmieniło w KRS-ie po zmianie tej części, która dotyczy składu osobowego sędziów? Zmieniła się przede wszystkim, oczywiście są nowe osoby, są nowe nazwiska, ale zmieniła się atmosfera. Pierwsza rzecz, widać taką chęć współdziałania z posłami, z politykami, o ile na kogo politycy. I polega to na bardzo takiej prostej rzeczy, której byliśmy poprzednio oszukiwani przez
przez członków, przez stronę sędziowską. Mianowicie układamy zawsze tak posiedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, że zachodzimy te posiedzenia z posiedzeniami Sejmu i również zaczekamy na dni głosowań, kiedy w żaden sposób nie mogliśmy brać udziału w posiedzeniach Rady. No i w tym czasie sędziowie podejmowali sobie dowolne uchwały, zapewne przesłuchali kandydatury do sędziów wszystkich instancji. Bardzo często, znając nasze tutaj usposobienie albo wiedząc, jakie zastrzeżenia do niektórych sędziów mieliśmy, prawdopodobnie taki sędziów sobie dowolnie kandydatury przepychali. A pan prezydent, no część udało się, bo zdarzyło się raz, że 10 osób zaprotonował i nie wyraził zgody na ich powołanie. Więc zmieniła się przede wszystkim atmosfera, dlatego że teraz razem ustalamy, no teraz pierwsze jeszcze jest takie, no drugie można powiedzieć, posiedzenie, które jeszcze wyznaczone wstępnie, kiedy został termin przez poprzednią Krajową Radę, ale już następne po moim wniosku, że my też chcemy brać udział w posiedzeniach, kolejne będą ustalane w taki sposób, żeby nie pokrywały się z posiedzeniami Sejmu. My mamy Sejm co 3 tygodnie, sędziowie też mogą sobie ze swoje wokandy i plany rozłożyć pracy, czyli to jest to, że idą nam sędziowie na rękę i umożliwiają branie udziału w posiedzeniach Rady. Drugie, zmieniła się atmosfera. No nie ma takiego poczucia, ja nie czuję się, moi koledzy również, że jesteśmy oszukiwani. Naprawdę takich drobnych sprawach, kiedy miały zapadać decyzje i być przeprowadzane jakieś sprawy, które, no na przykład dyscyplinarne niektóre, o których moglibyśmy się wypowiedzieć, albo nagrody, albo przyznawanie odznaczeń czy honorowych, takich związanych z wiekiem, z przejściem na emeryturę, to jakoś to dziwnie zawsze się zdarzało, że w czasie naszych nieobecności, albo przesuwano te posiedzenia. Więc co więcej, cały obszar wyjazdów i relacji zagranicznych był prawie całkowicie przed nami utajniony i myśmy dopiero z mediów dowiadywali się, co Krajowa Rada robi, że spotyka się z ambasadorami, że jeżdżą sobie do Brukseli, skarżą. Nie mogliśmy na Polskę, nie mogliśmy się dopytać i przez media w zasadzie wymuszone zostało, tutaj zostały informacje, do kogo, dlaczego. Oczywiście pan przewodniczący Zawiskowski udzielał takich informacji, z których nic nie wynikało, ale my wiedzieliśmy po informacji z mediów, że chodzili, jeździli, skarżyli się, brali po prostu czynny udział w życiu politycznym i moim zdaniem, oczywiście tego nie udowodnimy, bo tutaj jest cała grupa, ale co najmniej pan sędzia Żurek brał czynny udział w łamaniu konstytucji, czyli swojego przyrzeczenia przysięgi sędziowskiej, jednocześnie łamał konstytucję, bo brał czynny udział w życiu politycznym, nie ukrywając się, zresztą robi to do dzisiaj i od pani, ja akurat mam przyjemność siedzieć koło pani sędzi, która jest nowym prezesem, pani sędzia Dagmara Pawełczuk-Wojcka, która jest nowym prezesem Sądu Okręgowego w Krakowie, który właśnie był kiedyś rzecznikiem pan sędzia Żurek, no i opowiada mi, jak zupełnie hulają, ta część sędziów hula, organizuje konferencje prasowe na korytarzach z udziałem zagranicznych mediów i w zasadzie każda osoba, która no, w jakiś kontakt ma z prezesem, jest w różny sposób, czy o sędziach, jest w różny sposób sekowana, wybiera się nacisk, presję, no właściwie nie sobie, że terroryzuje się tak emocjonalnie, no ale to wszystko są bardzo niezdrowe relacje. I takie relacje były mniej więcej, zaczynam tego nie dawano odczuć. Ja się oczywiście, ja i koledzy, upominaliśmy o różne rzeczy, ale po prostu o wielu rzeczach nie wiedzieliśmy, a wiele rzeczy było poza nami, a na naszych oczach zawsze byliśmy przegłosowywani, kiedy komisja, kiedy przepraszam, Krajowa Rada brała czynny udział w życiu politycznym, pan Żurek nadużywał stron KRS-u dla prywatnych, zupełnie prywatnych, bo na to zwrócono, na to mamy już w samej Krajowej Radzie, prywatnych odezw politycznych, zwoływania sędziów na polityczne wiece, na które potem pani prezes Gierzgow też ze świeczką brała udział, bo że ona już potem zapomniała, że brała udział, się wybierała, chociaż na filmach widać, że zapala sobie zapalniczką te świeczkę. Więc to wszystko było i właściwie jest, ale dla mnie jest, co jest takim pocieszającym, jest to, że ja widzę, że są inni sędziowie. Ja po prostu po tym zjeździe i po zjeździe tych dwóch, po nielegalnym zjeździe sędziów i potem o udziale w zjeździe prawników, którym również członkowie KRS-u w komplecie wzięli udział, ja myślałam, że właściwie wszyscy sędziowie są tacy. Sędziów jest około 10 tysięcy. Zapisało się na ten specjalny kongres koło 1000, na tej sali było mniej. Natomiast ja naprawdę byłam przygnębiona, bo wydawało mi się, że wszyscy sędziowie są bardzo tacy nieuczciwi, że zwalczają władzę, że łamią w sposób naprawdę bardzo drastyczny konstytucji, no, występują i działają politycznie. Nie pozwalają na stosowanie konstytucji, która mówi, że są trzy odrębne, równoważące się władze, a nie, że
że jest władza zwierzchnia, sędziowska, która rządzi również posłami, która pomiata posłami, wyzywa prezydenta, ocenia go i tak dalej. Pani posłanka, co z KRS-em? W mediach pojawiła się taka informacja, że w KRS-ie będą, można proszę mi sprostować, takie komisje. Czy to są nowe ciała, czy to już istniały te ciała? I co one mają robić, te komisje? Komisje były zawsze i z tym, że tak jak mówię, no ponieważ ja w poprzedniej półtora kadencji, czyli 6 lat, czyli za czasu działania poprzedniej komisji, zapisałam się do komisji etyki sędziowskiej. Nigdy przewodniczyła mi pani sędzia Godera, sędzia Sądu Najwyższego, która nigdy nie zaprosiła mnie na żadne posiedzenie. Co ta komisja, czym się będzie zajmować? Więc te komisje istniały zawsze. Mamy teraz powołane, zostały komisje, które ustawa przewiduje. Sędziowie mogli zapisać się, na przykład komisja jedna z ważniejszych do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i asesorów, komisja budżetowa, do spraw wizytacji i lustracji, etyki zawodowej, do spraw skargi wniosków petycji i do spraw kontaktów międzynarodowych. Ja chcę zapytać o tą skargę wniosków. Czy to jest komisja stworzona dla zwykłych obywateli? To pewnie słuchaczy będzie interesowało. Czy zwykli obywatele mogą pisać różnego rodzaju, nie wiem, jak są niezadowoleni z tego, co się dzieje w sądzie, czekają za długo na sprawę, na jakieś posiedzenie i tak dalej. Jest, to jest komisja. Czy Państwo będą rozpatrywać te skargi i ewentualnie, jeżeli tak, to co się będzie dalej działo? Nie wiem, co się będzie dalej działo, natomiast rzeczywiście ta komisja jest powołana. Ja zresztą za was skierowałam bardzo wiele osób, które do mnie przychodziły i skierowałam do tej komisji, a ta komisja rzeczywiście widzę, tu jest pani sędzia Łopińska, która już widzę schodzi pod pakos z ogromną ilością, gruba na 10 cm teczka, w której będziemy kolejne posiedzenie jest 10, 11. Tak jak ta skórska, chce spójrzmy i słucham. Posiedzenia. No i będą mogli tutaj osoby, że będą mogły się skarżyć na działania sędziów. Ja sama zwróciłam uwagę, niedawno słuchałam w Radiu Wnet u pana Skowrońskiego, pana, on się nazywa chyba Krupa Rubański, którego, on był wynalazcą, czy pomysłodawcą takiej firmy eBilet, którą to firmę po prostu doprosił jakiegoś współudziałowca, który go oszukał, zabrał mu tę firmę, pieniądze i opisywał naprawdę niesamowite, nie do wierzenia sytuacje, kiedy właśnie ten nieuczciwy jego wspólnik pozwał go do sądu, podawał nieprawdziwy adres. Na ten adres orzekano wyroki zaoczne. On się dopiero dowiadywał, że pan właśnie Rubański z różnych innych źródeł i właściwie tą metodą ten człowiek został doprowadzony do tego, że stracił firmę, stracił mieszkanie, komunicy zabrali mu wszystko, mieszka u kogoś innego i mimo, że potem kolejne sądy przyznawały mu rację, to było nie do odkręcenia, natomiast pan Rubański uważa, że tutaj była absolutnie pełna wiedza sędziów i że oni tutaj po prostu jest to rodzaj takiej jakiejś kompletnego lekceważenia ludzi i bez żadnego... Tak. Krystyna Pawłowicz ma rację. ...sprawę i będę pilotowała. Prosiłam również o... Mafia złodziei, mafia krętaczy, mafia oszustów przymykających oko. Na co czytam? Psychologia długo, tak zwane. I proszę bardzo, przysyłajcie Państwo do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. A na psychologii to dziecko się powinno orientować. Dziecko powinno wiedzieć. Nie trzeba żebraczce się uczyć tyle. ...który jest niezwykle jakoś dziwnie zasłużony dla niszczenia po prostu polskich przedsiębiorców. Ja nie oskarżam nikogo, tylko powtarzam opinię tutaj różnych przedsiębiorców właśnie i być może będą się nazwiska pewne pojawiać. Ja proszę o przedstawianie nazwisk, wyroków, sygnaturach i konkretnych zarzutów. Tylko to muszą być konkretne zarzuty, a nie to, że wyrok jest w naszym odczuciu niesprawiedliwy. Tylko takie, które rzeczywiście uwiarygodniać mogą, że sędziowie nie do końca postąpili uczciwie. Poza tą komisją, o której tutaj pan redaktor pytał, pan mecenas pytał, oni myśleli, że już wiesz, żydostwo zasklepiło Polskę. Że... I to rozumiem, że no, jak tutaj będziemy przyglądać, to jest ta komisja, która będzie badała zapewne również sprawy, które... Ile ja ludzi znam, całe mnóstwo ludzi, którzy uważają, że z racji to, no tutaj, że ten Zbyszek, wiesz, policjantów szczytnie uczył. Przecież on jest niecierpliwy, on jest nerwowy, zero psychologii.
zero jakiegoś takiego spojrzenia spokojnego na sprawę. Się wścieka, nic nigdy logicznie, mądrze nie powiedział. Przez ten autorytaryzm i butę, no to były oczywiście fałszywe wyroki sądu, były nadużycia i świadomie, oj kochana, celowo. Ma Kryśka rację, wspaniała dziewczynka, tu i teraz, wspaniała. Mogą być omawiane sprawy prywatne zupełnie, które nie powinny być ujawniane, to jest zastrzeżone i to w większości, więc transmitowane są posiedzenia plenarne, na których my te sprawy omawiamy, tylko wyłączane są, wyłącza się tutaj możliwość transmisji, kiedy bardzo prywatne, rodzinne, dotyczące chorób i tego typu sprawy są, to wtedy się wyłącza, ale wszystkich innych będzie, mam nadzieję, że ta, albo jeszcze przepraszam tutaj panie redaktorze, panie mecenasie powiem, oprócz tej komisji do spraw skarg, wniosków, petycji, którą obywatele tak zwani, czyli osoby, które czują się pokrzywdzone, ale i petycje, które mają jakieś propozycje, jest powołana również Komisja Etyki Zawodowej Sędziów i będzie, i tutaj też jestem w tej komisji, podobnie jak w tej, o której przed chwilą mówiłam. I jeszcze jedna komisja, Komisja do spraw odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów i sędziów i asesorów, w której też jestem. Nie mówię tutaj tego jakoś złośliwie, ale chcę powiedzieć, że jest tutaj w tej komisji również pan poseł Stanisław Piotrowicz, jest pan sędzia Johan, przedstawiciel prezydenta, pan sędzia Mitera, rzecznik prasowy i mam nadzieję, że, bo to jednocześnie pokazuje, że na 2, 3, 4, 5, 6 komisji, aż 3 zajmują się wreszcie realnie postawami sędziów, ich właściwie sposobem orzekania, naruszania, czyli właściwie zajmują się tymi działaniami, które są najczęściej skarżone i które sprawiają, że z tego powodu, czyli nadużyć o charakterze dyscyplinarnym, etycznym, sędziowie najczęściej wymiar sprawiedliwości jest niezwykle krytykowany i zdaje się, że polski wymiar sprawiedliwości ma jedną z najgorszych opinii w Europie, jako sądy niesprawiedliwe po prostu. Panie poseł, proszę powiedzieć, a kiedy będziecie wybierali nowych sędziów? Bo to jest chyba główna kompetencja Krajowej Rady kandydatów na sędziów, Krajowej Rady Sądownictwa i czy tutaj zmieni się coś? Bo ja myślę, że to obywateli interesuje ten sam proces, prawda? Jak się ktoś zgłasza, w jaki sposób to jest, jak to się odbywa, czy ja wiem z tego, co mi inni członkowie KRS też opowiadali, że no odbywają się takie przesłuchania, prawda? Chyba online. Czasami wideokonferencje i tak dalej, bo to jest chyba jeden z ciekawszych etapów i pól działalności KRS-u, no bo wybieramy sędziego, to jest moim zdaniem bardzo ważny moment. Jak to, tu się coś zmieni? Macie Państwo jakieś opóźnienia? Mam nadzieję, opóźnienia to nie my mamy. My nie mamy opóźnień, tylko polityka Ministerstwa Finansów prowadzona była w taki sposób, żeby uniemożliwić poprzedniej Krajowej Radzie powoływanie w ostatniej chwili, właściwie prawie na ślepo, przepychanie osób i okazywało się później, że dużo tam było kuzynów, krewnych, znajomych albo osoby, które nie powinny być, albo prezentują podobne środowisko, już powiem polityczne, albo do tego właściwie tak możemy ci sędziów oceniać. Natomiast procedura wygląda, my nie mamy żadnych zaległości i sędziowie nawet tutaj w KRS-ie użalali się i mówili, że w ich sądach to nie ma kogo sądzić, że blokuje Krajowa, nie Krajowa Rada, tylko Ministerstwo Finansów. Ja rozumiem tę politykę i ministerstwo czekał, minister Ziobro czekał i teraz, kiedy jest Rada, jest można powiedzieć, nie patronat, tylko jest wybrana przez obywateli, środowisko sędziowskie rzeczywiste, nie w jakichś takich nie do końca przejrzystych procedurach. Te sprawy są uruchamiane, mamy wyznaczane już zespoły i będziemy tu oczywiście badać. Akta przychodzą o zapotrzebowanie ogłoszenie o wolnych miejscach ogłasza minister sprawiedliwości, który tutaj wskazuje nam. Natomiast my otrzymujemy papiery, materiały, dokumenty. No i w tych dokumentach ja co do tego rozkarzyłam się wcześniej zawsze, dlatego że być może sędziowie mają rozeznanie swojego środowiska, natomiast tak zwani politycy, czyli osoby, które nie są sędziami, mają niezwykle ograniczone możliwości oceny takiego sędziego, ponieważ ustawa. Kandydata. Tak jest, sędziego, ale sędziego, bo to najczęściej już jest sędzia, albo asesor, albo referendarzy, to są różne. Właśnie chciałem się zapytać o to, bo
na świecie generalnie są dwa modele. Jeden to jest taki model, że zostaje się sędzią. Ale ja dokończę, panie. O sędzie.